śliczna postać pastora. Pastora niskopienina, ale bardzo wybitną osobę, która spoczęła na cmentarzu staromiejskim, jest pochowana, przypotędrowała schowy znane słowa. Johann Lehmann, oddaję głos naszym gościom. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Postaram się nie zanudzić Państwa dyskusją zbyt długą przemową, także postaram się ograniczyć wątki biograficzne, unikać wnikania w szczegóły, które może dla badacza są czymś najbardziej fascynującym, natomiast dla kogoś, kto styka się z postacią pastora Lehmanna, może nie są aż tak szczególnie istotne. Pozwoliłem sobie zatytułować to dzisiejsze wystąpienie takim szczególnym stwierdzeniem Aron Wstowskiego Syjonu. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się już z tym określeniem. Ono funkcjonuje w literaturze dotyczącej dziejów parafii we Wschowie, natomiast nie jest do końca upowszechnione w takim szerokim obiegu. Celowo wybrałem ten cytat, bo jest to cytat z czyjejś wypowiedzi, po to, żeby postawić pewien problem. To, żeby to wystąpienie było dla Państwa intrygujące, powinno zawierać w sobie również pewną zagadkę, coś, do czego dochodzimy, coś, co odkrywamy, żeby to sprawiało również pewien rodzaj takiej intelektualnej przyjemności, satysfakcji z tego, że odkrywamy coś, co jest bardzo blisko nas, a z jakichś powodów jest przed nami zakryte. Więc pozwoliłem sobie właśnie zatytułować swoje wystąpienie w ten sposób. Jednocześnie zadając pytanie, co tak naprawdę łączy te trzy pojęcia, które odległe są i geograficznie, i chronologicznie. Myślę, że wszyscy Państwo doskonale znają pojęcie postaci Arona, był to starszy brat Mojżesza, postać opisana doskonale w Księdze Wyjścia. To był pierwszym arcykapłanem izraelskim po ustanowieniu, wybudowaniu przybytku na pustyni. Z kolei Syjon, jest to południowo-wschodnia część Jerozolimy, miejsce, w którym według tradycji powstała najstarsza świątynia. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, co tak naprawdę łączy Arona ze wzgórzem Syjonu. Wiemy, że z kart Biblii, że Aron nigdy nie dotarł na Syjon. Zmarł przed wejściem ludu Izraela do ziemi obietnicy w wieku 123 lat, został pochowany na górze Hor. Więc w jaki sposób Aron może być łączony z jerozolimskim Syjonem? Na dodatek jeszcze wschowa, prawda? Geograficznie, historycznie pojęcie jeszcze bardziej odległe od tamtych dwóch poprzednich. I aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, powinniśmy zerknąć do tekstu, który myślę, że ukaże nieco z symboliki tych pojęć. Ten tekst to jest Psalm 133, werset 1. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona. Olejek, który spływa na brzeg jego szaty, jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, bo tam udziela Jahwe błogosławieństwa. Syjon zatem jest symbolem wspólnoty wiernych, cieszących się pokojem, błogosławieństwem i zaopatrzeniem od Boga. Więc tak naprawdę pokazuje nam to, że jest tutaj coś więcej niż tylko to dosłowne znaczenie. Prawda? Istnieje znaczenie symboliczne, duchowe. I gdybyśmy przejrzeli teksty z dziedziny homiletyki protestanckiej, ale nie tylko protestanckiej, bo także katolickiej z XVI czy XVII, XVIII wieku, to okaże się, że to pojęcie Syjonu funkcjonuje również w odniesieniu do wierzących nowotestamentowych, nie tylko
nie tylko do Izraela. Przykładowo, pastor Traugott Bartelos w roku 1780 roku, 82 roku, podczas poświęcenia nowo wybudowanego kościoła luterańskiego w Bielsku, właśnie w tym kazaniu inauguracyjnym związanym z poświęceniem tej świątyni użył takiego określenia Bielski Syjon. I rzeczywiście, jeśli nie byliście Państwo w Bielsku, to tylko słowem wyjaśnienia powiem, że rzeczywiście ta świątynia została wybudowana poza obrębem średniowiecznego miasta, na przedmieściu, tak zwanym górnym przedmieściu, na terenie, który wznosi się powyżej zabudowy Starego Miasta. Więc można powiedzieć, że ten termin miał swoje uzasadnienie. Nieco później został zastosowany również w odniesieniu do świątyni turańskiej w Cieszynie, która oczywiście została wybudowana znacznie wcześniej niż ta w Bielsku. To był tak zwany Kościół Łaski, czyli prawo na jego wybudowanie udzielił sam cesarz w 1709 roku. I w miarę upływu czasu, również ze względu także na podobieństwo topograficzne, zaczęto używać określenia Cieszyński Syjon. Tam również kościół wybudowany został na przedmieściu, przed tak zwaną wyższą bramą, też na wzgórzu górującym nad Starym Miastem Cieszyni. Mamy inny ciekawy przykład, pochodzący już z Wielkopolski, to jest z Międzypolu. Mianowicie w roku 1756 został ułożony tak zwany ewangelicka ordynacja kościelna. I czytamy tam bardzo ciekawy fragment. Pozwolę sobie zdecydować. Najwyższy da swoje błogosławieństwo na długo. I tak ewangelicki Syjon aż do najpóźniejszych potomków będzie utrzymany w nienaruszonej pomyślności. Mamy tutaj już dosłownie expressis verbis użyte wyrażenie ewangelicki Syjon. Czyli mamy odniesienie już nie do miejsca, nie do świątyni, ale do grona wierzących. Co w takim razie ma wspólnego z ewangelickim Syjonem? Wschoda. Otóż, proszę Państwa, w roku 1711, niezbyt aż tak odległym w Lipsku, ukazuje się dzieło szczególne autorstwa Samuela Fryderyka Lautrebacha, dzieło traktujące o historii ewangelickiej parafii we Wschowie, które otrzymuje tytuł nadany przez autora w brzmieniu Wschowski Syjon. Rzeczywiście, możemy tutaj doszukiwać się pewnej rozwinięcia pewnej myśli, kontynuacji pewnych wątków symbolicznych, prawda? Wiemy, że Kościół Żuka Chrystusowego nie był położony na przedmieściu, tak jak w przypadku Cieszyna czy Bielska. Stanowił część tej średniowiecznej zabudowy, czy wczesno-nowożytnej zabudowy miasta. Nie był też położony na wzniesieniu, więc nie nosi tych cech charakteryzujących to określenie Syjonu, ale z pewnością traktował o właśnie tej wspólnocie wiernych, która cieszy się błogosławieństwem i pomyślnością. Natomiast 10 lat wcześniej, w roku 1701, ten sam Samuel Lauterbach był autorem kazania pogrzebowego poświęconego pamięci zmarłego w tymże właśnie 1701 roku pastora Jana Lehmana. I w tytule tego kazania zostało użyte właśnie po raz pierwszy określenie Aron Wschowskiego Syjonu. Do końca nie wiemy, czy Lauterbach miał taką myśl, która sięgała tej wcześniejszej dekady, czy rzeczywiście miał taki zamysł, żeby stworzyć taki rozbudowany program świadczący o tym, w jaki sposób kształtowały się dzieje
dzieje w parafii we wschowie. Nie pojawia się na przykład określenie, że Walerius Herberger był takim Mojżeszem, który założył, był tym, który wprowadzał to grono wierzących na nowe tory, na nową przyszłość. Nie mamy też odniesienia do żadnego z poprzedników Lauterbacha, że pojawił się tam jakiś inny, nowy Jozue. Natomiast samo połączenie tytułu tej książki poświęconej dziejom parafii z tym wcześniejszym kazaniem, no, zdaje się sugerować, że Lauterbach miał pewną myśl, którą zawarł w tych dwóch tekstach, że nie jest to do końca takie przypadkowe, nawet jeśli dzieli je różnica właśnie jednej dekady. Być może, że tak naprawdę historię parafii zaczął opracowywać znacznie wcześniej. To, że ona okazała się w 1711, to może być jedynie czas edycji. To, jak długo ona dojrzewała do tego, aby ujrzeć światło dzienne, jest zupełnie inną kwestią. Pozwoliłem sobie w takim wstępie, który w jakiś sposób zapraszał Państwa na to spotkanie, postawić takie trzy pytania. Mianowicie, kto jest autorem tego określenia? Autor Aronsowskiego Sionu. Co tak naprawdę ono oznacza i dlaczego można je odnieść do postaci Johanna Limana. Wiemy, że postać tą z Samuelem Lauterbachem łączyła naprawdę wiele, jeśli patrząc na biografię. Między innymi Leon był tą postacią, która ściągnęła Lauterbacha do wschowy i właściwie zatrudniła jako nauczyciela. Więc osobiście z pewnością Lauterbach wiele zawdzięczał i darzył szacunkiem wschodzkiego duchownego. Wiemy też, że nie było to określenie Aron nie było czymś konwencjonalnym. To nie było tak, że na przykład w licznych kazaniach pogrzebowych pojawiały się tego typu nagminne określenia, że ktoś był nazwany na przykład Mojżeszem nowej gminy, czy Aronem tej lub innej społeczności. Nie było to rzeczywiście coś wyjątkowego. Podkreślało z całą pewnością i talent kaznodziejski Limana i prawdopodobnie także był to ukłon złożony jego głębokiej wiedzy, w tym wypadku wiedzy dotyczącej Orientu. Bo tu jakby docieramy do istoty kwestii, czy będziemy zajmować się tylko kimś, kto w katalogu duchownych kaznodziei wschowskich był jednym z wielu. No właśnie, czy mając możliwość spojrzenia tej postaci niemalże w oczy, możemy zadać sobie takie pytanie, czy była to postać przeciętna, czy wyrastająca poza pewną normę, którą reprezentowali, z całą pewnością wykształceni, przynajmniej jeśli chodzi o dziedzinę teologii, duchowni ewangelicy, czy była to postać szczególna. Więc pokrótce postaram się Państwu przedstawić biografię naszego bohatera. Urodził się 13 marca 1640 roku, tak jak zostało powiedziane, w Namysłowie, w rodzinie, która pielęgnowała tradycje kaznodziejskie. To znaczy, przynajmniej wiemy o czterech postaciach, czyli czterech pokoleniach z rodu Limanów, którzy nie tylko nosili imię Johann, ale również byli kaznodziejami, byli duchownymi. Więc to pokazuje, że było bardzo silne przywiązanie do tego, aby pielęgnować pewną rodzinną tradycję. I patrząc na ten czas, który dotyczy owych czterech pokoleń, czyli to jest początek XVII wieku, aż po połowę XVII,
z jednej strony możemy zobaczyć, że godność duchownego cieszyła się dużym szacunkiem. Oczywiście to nie oznaczało, że duchowni byli poza sferą na przykład społecznej akceptacji albo dezaprobaty. A więc było to również tak, że byli duchowni, którzy byli bardzo krytykowani, otwarcie, wprost. Nie była to godność, która wiązała się na przykład z jakimś poważnym statusem majątkowym, ale rzeczywiście cieszyła się uznaniem i ta funkcja duchownego była coś, co spotykało się z docenieniem współczesnych. Nie będę wspominał tutaj o przodkach naszego bohatera. Udało się odnaleźć ślady dotyczące i jego ojca, i jego dziada, którzy działali na terenie Śląska, w okolicach Ziemnic, Ząbkowic Śląskich. Jego ojciec był diakonem w Namysłowie, później archidiakonem, czyli odpowiednikiem drugiego pastora usługującego w języku polskim. Więc to też jest ciekawy szczegół, bo pokazuje, że ten język polski mógł być obecny, jeśli nie w kaznodziejskiej posłudze Johanna Lehmana Młodszego, tak go nazwijmy dla odróżnienia od jego ojca w tym samym imieniu, to przynajmniej był na pewno znany i używany przez niego. Nie udało się natrafić na ślad żadnych kazań w języku polskim, albo żadnych tekstów okazjonalnych, okolicznościowych, na przykład jak w przypadku jego ojca. Jest zachowany co prawda tylko odpis, bo oryginał tego tekstu się nie zachował, ale jest odpis wiersza weselnego w języku polskim. Więc prawdopodobnie, jeśli jego ojciec posługiwał się językiem polskim w środowisku polskojęzycznych luteran Namysłowa, to prawdopodobnie jego syn, pamiętajmy, Wschodzie, która znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej, więc to nie jest tak, że znajdujemy się tutaj na jakimś terenie oddalonym od strefy, gdzie polszczyzna była językiem, jeśli nie dominującym, to na pewno rozumianym. Nasz bohater w wieku 13 lat rozpoczął naukę w gimnazjum Marii Magdaleny w Wrocławiu. W roku 1653. Jest to dość konwencjonalne. Rzeczywiście młodzieńcy w wieku 13 lat rozpoczynają naukę po początkowym kształceniu się w na przykład w szkołach miejskich, w uczelniach wyższego typu. Wiemy o tym, że następnym krokiem jego edukacji był Uniwersytet Wittenberga. Wciąż jeszcze taka wiodąca uczelnia szczycąca się chociażby tradycją bycia pierwszym uniwersytetem luterańskim w Niemczech, ściśle związaną z postacią Marcina Lutra, w matrykułę, czyli taki spis słuchaczy uniwersyteckich, został wpisany 2 maja 1661 roku. Wiemy, że już po 2 latach Johann Lehmann obronił tytuł magistra. To jest dość ciekawy szczegół, ponieważ zwykle studenci, zresztą tak jak dziś, próbowali wydłużyć sobie okres swoich studiów, bo wiadomo, jest to okres, w którym nie ma się zbyt wielu obowiązków czy zawodowych, czy rodzinnych, a uzyskanie tytułu magistra w ciągu 2 lat świadczyło o tym, że Lehmann był naprawdę pilnym studentem, że wykorzystał ten czas wyjątkowo skutecznie. Wiemy o tym, że jego związek z Wittenbergiem nie zakończył się po uzyskaniu tytułu magistra Wydziału Filozoficznego. Pozostał w Wittenberdze i ten okres funkcjonowania w Wittenberdze trwający blisko 9 lat był
rzeczywiście takim niezwykle owocnym w jego biografii. Wiemy o tym, że w latach 1662-63 występował publicznie jako defendant, czyli taka osoba, która brała czynny udział w rozpatrywaniu tekstów, czy właściwie tego, co niosły treści rozpraw akademickich, które zgodnie z konwencją epoki musiały być wygłaszane, nie odczytywane. Robiono to publicznie, albo w tak zwanej wielkiej auli uniwersyteckiej, albo w mniejszej auli Wydziału Filozoficznego. Zwykle oprócz osoby, która prowadziła taki wykład, nazywany w łacińskach prezencem, były jeszcze dwie postaci. Jedna, która obalała tezy głoszone przez tego, kto przedstawiał swoją rozprawę, i tego, kto bronił, czyli odpierał zarzuty. Więc wiemy o tym, że Lemon dość aktywnie uczestniczył w tych rozprawach, był także prezencem, czyli prowadził jako taki opiekun, można powiedzieć, tutor młodszych kolegów, studentów. Wiemy o tym, że jego nazwisko pojawia się na wielu właśnie takich rozprawkach, które były rodzajem ćwiczeń akademickich, prawda? Chodziło o to, żeby osoba kształcąca się uzyskała nie tylko zdolność badania pewnych zagadnień, ale również publicznej prezentacji owoców swojej pracy. Pomijam tą kwestię, nie będę tutaj Państwa intrygował tym, jak często i z jakich okazjach Lemon uczestniczył w tych wystąpieniach. Natomiast już wówczas pozostawił on po sobie szereg publikacji, które świadczyły o tym, że był on osobą naprawdę o szerokich zainteresowaniach. Mamy tutaj portret. To jest portret Lemana w sile wieku. Wiemy, że był on związany ze wschową przez 30 lat. Sądząc z napisu, który został umieszczony wokół podobizny, tutaj jest to tylko fragment, ale jeśli jesteście Państwo zainteresowani, portret znajduje się w sąsiedniej sali, także można dokładnie się mu przyjrzeć. Z tego napisu, który zawiera najbardziej istotne dane biograficzne, wynika, ponieważ jest tam data jego śmierci i długość życia, długość sprawowania funkcji jako pastora. Wiemy, że ten napis, jeśli nie sam wizerunek, na pewno musiał być sporządzony już po jego śmierci. Czy jest to rzeczywisty wygląd naszej postaci, tego nie wiemy. Być może jest to po prostu wygląd hipotetyczny wizerunek, czyli coś, co ma oddawać, być dowodem pewnej czci i honoru wobec osoby niezwykle zasłużonej dla parafii ewangelickiej. Myślę, że pani dyrektor może tutaj powiedzieć znacznie więcej na temat tego portretu. Jego historii, w jaki sposób wydostał się ze wschody i do wschody wrócił po latach. Ja natomiast chciałbym wrócić do wątku związanego z zainteresowaniami naukowymi Lemana. Wiemy o tym, że interesował się historią starszą. Wiemy, że interesował się Orientem, a Orient to jest bardzo szerokie pojęcie obejmujące właściwie największy kontynent, naszego globu. Żeby Państwa szczególnie nie zanudzać, nie będę też wchodził w te szczegóły. Gdybym miał tendencję przekraczania pewnego dozwolonego czasu, to bardzo proszę o jakiś wyraźny sygnał i będę wiedział, że mam się streszczać. Natomiast wśród jego rozpraw dotyczących
kwestii filologicznych, czyli związanych z językiem hebrajskim. Na przykład zajmował się on kwestią taką jak tematyka filologiczna psalmu 15, tak zwanego psalmu gradu, psalmu występującego. Tematyka zasady stworzenia, tematyka niebieskiego firmamentu z Genesis, rozdział 1, wiersz 1. O ziemi Moria i o górze Bożej wizji z księgi Genesis 22, 14. Tutaj mamy kartę tytułową, jeden z takich druków poświęcony właśnie, jak informuje tytuł, firmamentowi w oparciu o rozdział 1 z księgi Rodzaju i wersety 6, 7, 14, 15 i następny. Zauważcie Państwo, że tutaj szopka graficzna jest bardzo skromna. To jest tekst czy druk uniwersytecki, więc tak naprawdę nie ma on, jego ozdobniki są ograniczone do minimum. Tutaj jedna ze stron tego tekstu, ja szczególnie wybrałem właśnie tą jedną, żeby Państwu pokazać, że rzeczywiście Enon był człowiekiem, który posługiwał się swobodnie wieloma językami. Więc mamy tutaj od góry tekst, fragment, cytat z języka arabskiego, następnie z języka syryjskiego w następnym akapicie i poniżej wstawki w języku hebrajskim. Tutaj kolejna z dysertacji filologicznych, czyli o ziemi Moria i o górze Bożej wizji z księgi Rodzaju. Tylko tak woli wyjaśnienia, góra Moria, na której Abraham miał złożyć swego syna Izaaka, według tekstu biblijnego to była ta sama góra, na której Dawid zbudował później miasto nazwane jego imieniem, a jego syn świątynię. Więc tak naprawdę ten związek z Syjonem i z Aronem w postaci Lemana również tutaj możemy odnaleźć. Jego nazwisko znajduje się w dolnej części. Widzimy, że jest tutaj zapisane jako Johannes Lejman, namysłowianin Śląsk. Oprócz rozpraw dotyczących kwestii filologicznych zajmował się on kwestiami historycznymi. Znanych jest przynajmniej 7 jego dysertacji dotyczących takich tematów jak historia Asyrii, Babilonii, Persji, to jest właśnie ten nasz druk o monarchii perskiej, podbojów Aleksandra Wielkiego, dziejów jego następców, czyli diadoków, historii Cesarstwa Rzymskiego, a także państw barbarzyńców, które powstały na gruzach Imperium Rzymskiego. Wszystkie te teksty zostały zebrane przez Lemana i wydane pod wspólnym tytułem jako Theatrum Historicum w 1670 roku w Wittenberdze. Wiemy, że niektóre z jego tekstów naprawdę cieszyły się dużym zainteresowaniem i były kilkakrotnie wznawiane, to znaczy były polecane przez wykładowców jako taka swoista pomoc dla studentów, w jaki sposób na przykład opracowywać pewne tematy, w jaki sposób pracować z tekstem. Więc wiemy, że może nie wnosiły one zbyt wiele nowego, jeśli chodzi o kwestie związane z jakimiś odkryciami w dziedzinie filologii czy historii, ale na pewno były pomocne dla studentów. Lemon zajmował się również tematyką, która żywo interesowała także ludzi niezwiązanych z kręgiem akademickim. Między innymi był autorem bardzo głośno dyskutowanej kwestii postaci, tu też spierano się, czy to jest postać autentyczna, czy legendarna, tak zwanej papieżycy Joanny.
czyli kobiety, która miała być papieżem Janem VIII, żyjącym w końcu IX wieku. To był wątek, który rzeczywiście nurtował umysły nie tylko intelektualistów, ale ludzi, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, szukający informacji w tak zwanej literaturze taniej, łatwej, przyjemnej, prawda? Zajmował się również historią Wrocławia i był współautorem opracowania poświęconego jego dziejom, w którym też pojawił się wątek polski, mianowicie założycielem Wrocławia miał być książę polski Mieszko. Najciekawszym z takiego naukowego punktu widzenia, najciekawszą pracą wydaną przez Romana była praca orientalistyczna poświęcona egipskiemu bóstwu Serapisa. I ten tekst był wydany nie tylko w Wittenberdze, ale doczekał się wznowienia także w Holandii w 1699 roku w Leidzie. Był później wielokrotnie cytowany i doświadczyło o tym, że rzeczywiście ten tekst został doceniony przez orientalistów. Znamy dokładną datę śmierci naszego bohatera. Zmarł on 16 stycznia 1701 roku na atak epilepsji w trakcie wygłaszania kazania w kościele Triple Christi. Mamy tutaj płytę epitafium. Małżonków Lemon. To jest ta płyta znajdująca się w środku. Myślę, że jeśli Państwo do tej pory nie lokalizowali tej płyty, to łatwo ją znaleźć, chociażby po opusie, które znajduje się po lewej stronie. Dość rzadki przypadek, kiedy osoba, której poświęcona jest płyta, zostaje sportretowana. Więc to jest płyta Mateusza Fechnera, prawda? No więc właśnie, mamy tutaj taką płytę małżonków. Co ciekawe, płyta górna poświęcona Johannesowi jest w języku łacińskim, standardowo osoby pełniące ważne funkcje społeczne miały instrukcję w języku łacińskim, natomiast Donna, jego małżonki, jest w języku niemieckim. Najciekawszą z mojego punktu widzenia, najciekawszym elementem jest medalion, który znajduje się w górnej części tej płyty. Medalion przedstawiający, Państwo widzicie, postać wędrowca z koroną, która jest nad jego głową, która jest mu przypisana, z dłonią, która wynurza się z obłowu. Jest to emblemat, który niesie ze sobą swoje treści. Chciałbym, żebyśmy też do tych emblematów powrócili jeszcze w końcowej części. Natomiast, żeby w jakiś sposób przybliżyć jeszcze samą postać, jego życie rodzinne. Wiemy o tym, że 14 kwietnia 1671 roku Johann Lemon zawarł związek małżeński z 16-letnią wówczas Anną Zuzanną z domu Bregena. Owocem tego małżeństwa było 15 potomstwa, z czego 9 zmarło w niemowlęctwie i dzieciństwie. Może brzmi to jak taka suche podsumowanie kronikarskie. Do śmierci obojga rodziców przeżyło 2 synów i 4 córki. Mam tutaj jeszcze jeden kopię graficzny, chciałbym Państwu przedstawić. Właśnie, to jest tekst poświęcony
pamięci zmarłej wdowy po Emanie, czyli Annie Zuzannie, która zmarła 19 września 1709 roku, czyli w 8 lat po śmierci swojego męża, ale poniżej, zauważcie Państwo, pojawiają się jeszcze trzy inskrypcje. Mamy tutaj trójkę córek, czyli Anna Barbara, Maria Elżbieta i Krystyna Regina, które umierają w bardzo krótkim wstępie czasu po swojej matce. Matka 13 września, a kolejne córki 23 października, 6 listopada i 8 listopada. Także okazuje się, że z tych czterech córek, które przeżyły matkę, trzy umierają w ciągu następnych 2 miesięcy, a przyczyną jest epidemia dżumy. To, co znamy tutaj na gruncie wschodzkim, chociażby z małej kroniki zarazy autorstwa Lauterbacha. To pokazuje, proszę Państwa, jak kruche jest to, co wydaje nam się, że taka liczna rodzina, prawda, że jest takim, można powiedzieć, takim zasiewem kolejnych linii, kolejnych pokoleń. W tak bardzo krótkim okresie czasu te dzieci umierają nie tylko w niemowlęctwie, ale też umierają wkrótce po swoich rodzicach. Zobaczcie Państwo, to jest druk, który został wydany w pobliskiej szyi księgowej, prawdopodobnie w 1709 roku, czyli tym samym, kiedy nastąpiły zgony, w drukarni Jana Krzysztofa Wilda. Natomiast tym, kto był nakładcą, opłacił koszt tego druku, jest postać znajdująca się na samym dole, to jest Jan Fryderyk Lehmann, kandydat teologii, czyli stopień odpowiadający dzisiejszemu licencjatowi. To jest kolejny dowód na to, że to czwarte pokolenie rzeczywiście wciąż kontynuowało te tradycje rodzinne sług słowa. Wrócę jeszcze do tego emblematu, który pojawił się na płycie z epitafią Lehmanna, bo to jest tak naprawdę pewne przesłanie, które jest skierowane do nas żyjących 300 lat później. Czy jest to, potrafimy odczytać kształt tego emblematu. Wiemy, że epoka baroku to jest ten okres, w którym, szczególna epoka, w którym współcześnie lubowali się w kreowaniu pewnych tajemnic. To jest taka epoka tworzenia takich szczególnych rebusów, prawda? Związków słowa z obrazem, czyli podpisywania pewnych wizerunków zwanych emblematami, krótkimi sentencjami, zwanymi lemmami. Co tak naprawdę kryje się, cofnę tutaj, żeby... Co tak naprawdę kryje się pod tym wizerunkiem? Czy potrafimy odczytać go tylko w takiej najbardziej dosłownym znaczeniu? Bo rzeczywiście ten medalion został opatrzony również właśnie łacińską lemną, czyli podpisem kursu completo, ukończywszy bieg. I potrafimy rozpoznać, że jest to początkowy fragment z listu Pawła do drugiego listu do Tymoteusza 4:7. Ten werset rozpoczyna się właśnie: bieg ukończyłem, wiele zachowałem. Czy jest to tylko swoiste motto mówiące o tym, że był to bieg czy wędrówka wiary? I że ktoś, kto rozstaje się, pozostawia swoim potomnym dowód swojej wierności. Czy też można to odczytać znacznie szerzej. To znaczy zobaczyć w tej postaci nie tylko kogoś, kto dokonuje wędrówki wiary, ale jest po prostu podróżnikiem przez życie. Bo pozwoliłem
pozwoliłem sobie w anonsie naszego dzisiejszego spotkania zawrzeć takie pytanie, czy Johannes Lehmann był postacią właśnie nietypową? Czy jego zainteresowania językiem hebrajskim z naszego dzisiejszego punktu widzenia były czymś wyjątkowym, szczególnym? Czy tak naprawdę oddawały ducha tej epoki? Bo gdybyśmy spojrzeli, może uda się też w jakiejś rozmowie wspólnej poruszyć te kwestie, ale to było też moim przesłaniem na to dzisiejsze spotkanie. Czy możemy zobaczyć w postaci Lehmanna tak naprawdę nas sam, czy jego zainteresowania historią, odległymi krajami, ich dziejami, kulturą, językiem, czy nie jest to właśnie pragnienie zaspokojenia głodu, które jest charakterystyczne dla każdego pokolenia, dla każdej epoki. I dzisiaj może nam się wydawać, że zainteresowania językiem hebrajskim są bardzo odległe. Ale może się okazać, że ta epoka XVII wieku, gdzie grupa osób wykształconych, mających chociażby wykształcenie akademickie, znających grekę, hebrajski, łacina była po prostu standardem. Łacina była językiem nie tylko rozpraw naukowych, ale wręcz konwersacji. Czy my dzisiaj tak naprawdę nie odstajemy, lubiąc się osiągnięciami w dziedzinie edukacji, czy nie zaniechaliśmy, czy nie porzuciliśmy właśnie tego głodu poszukiwania, które przypomina właśnie wędrowca, tak naprawdę to jest ktoś, kto podąża, mijając po drodze wiele różnych doznań, mijając różnych ludzi, spotykając wiele różnych sytuacji. Czy to nie jest również takie przesłanie właśnie, że powinniśmy być otwarci na to, co przed nami? No, bo zauważmy, że ta postać nie tylko opiera się na takiej lasce wędrowca, ale zaopatrzona jest również w taką dość bogatą, jak się wydaje, czy zasobną sakwę. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że w tej torbie znajduje się wiele doświadczeń, prawda, zebranych po drodze. I chociażby to, że schowa znalazła się na trasie pielgrzymek świętego Jakuba, to jest też to jest powrót do tego, co tak naprawdę było doświadczenie wschowione z może nie 300, ale powiedzmy 500 lat, prawda? Czyli wchodzimy na tą drogę pewnych poszukiwań, otwierania nowych przestrzeni, prawda? Nowych światów. Więc nie chciałbym dłużej przedłużać. Mam nadzieję, że zaspokoiłem przynajmniej po części Państwa głód wiedzy dotyczącej postaci pastora Johanna Lehmanna. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, możemy jeszcze podyskutować. Także ja na razie oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja zanim podziękuję, to faktycznie chciałabym zapytać, czy jakieś pytania się już urodziły. Ja tylko podkreślę, że ta znajomość języka hebrajskiego faktycznie, no można powiedzieć, była elementarna po tej wykształceniu podstawowym, czyli w gimnazjach, tak? W gimnazjach już język hebrajski był uczony i to widzimy, bo w sztabułach, które są prezentowane na wystawie, są wpisy. Co prawda znawcą języka hebrajskiego widzą w tych odpisach błędy i mówią, że to są po prostu właśnie odpisy tak popełnione, być może właśnie z dzieł w języku hebrajskim, Biblii w języku hebrajskim i ktoś po prostu odpisywał gdzieś pomylił, czyli nie ma tej takiej znajomości świadomego użycia języka. W dziele XVII-wiecznym Paula Clapio również są właśnie podobnie troszeczkę jak u Johanna Lehmanna cytaty w języku hebrajskim. Także ta znajomość faktycznie, no możemy powiedzieć, że była powszechna już na tej drodze wyższej po zakończeniu jakiejś szkoły miejskiej, gdzie już pewnie się pojawiał, chociażby w zrozumieniu czytania Biblii w językach oryginalnych. No i te wędrówki chyba były, chociaż dzisiaj też pewnie młodzież właśnie wędruje, szczególnie z małych ośrodków, tak, wędruje, żeby rozwijać się, czy już na etapie szkoły średniej, kiedy szukają jakiegoś swojego profilu lub wyższej jakości, niż mają na miejscu. Tylko pytanie,
co tym wędrówkom towarzyszy w rozwoju młodego człowieka? Mam taką świadomość, a może to też tylko z dystansu patrząc na życiorysy tych ludzi, którzy żyli wcześniej, to tam się pojawiają właśnie autorytety, wpisy w tych sztambuchach, czy kaznodziejów, czy nauczycieli napotkanych, czy osobowości żyjących w danym środowisku szkolnym czy akademickim. I to było jakby takim atrakcją, co dzisiaj dla młodych ludzi w nowych miejscach na nich odkrywanych jest atrakcją wartą, nie wiem, zapamiętania, skupienia się. To by trzeba też było może młodych ludzi zapytać. Jeszcze coś takiego mi się nasunęło, ale może Państwo jeszcze coś mi tutaj podpowiedzą albo coś zadadzą pytanie. Może to się przypomnieć. Gdzie to było? Aha, to błąd. To jest tutaj z obłoków. Mamy takie. To są obłoki. No tutaj też mamy obłoki, ale tu jest więcej. I tu jest jak w rzeczywistości, może tak zdjęcie trochę zniszczące, jest błąd, która właśnie podtrzymuje tą porę chwały. Aha, właśnie może o tej interpretacji, no to oczywiście ta dłoń wysuwająca, to oczywiście to jest to ramię Boże, dłoń Boga, no a ta korona chwała to oczywiście biblijna nagroda za to dobre życie, ten dobry bieg ukończony. Powstała też interpretacja tutaj pani profesor Aleksandry Lipińskiej razem z panią Aleksandrą Beck-Koren, interpretacja taka właśnie osobista, skierowana, że ze względu, że Lejmansz wędrował do Wschowy po redukcji kościołów, zamknięciu kościołów ewangelickich na Śląsku, czyli należy do tej grupy emigrantów duchowych, którzy po prostu nie chcą wyprzeć się swojej wiary. Widzimy, że ta kontynuacja przez pokolenia była no, bardzo silna w rodzinie Lejmanów. Przybywał tutaj, żeby właśnie w tej społeczności móc wyznawać swoją wiarę i służyć Słowem, jak pięknie tutaj nasz gość Mariusz Pawelec powiedział. Jest to interpretowane jako po prostu właśnie motyw, że ten biblijny, powiedzmy, motyw biblijnego wędrowca został dedykowany, wybrany jemu, dlatego, że był właśnie przykładem takim wędrowcem, który musiał ojczyznę zmienić i przywędrować. Chociaż pamiętajmy, że ten motyw wędrowca pojawia się u jego następcy, którego nazywa pięknie Aaronem, czyli u pastora Lauterbacha. Mamy bardzo zbudowaną w czterech emblematach opowieść o wędrowcu, więc ten motyw wędrowca, no to też jest głębsza znowu analiza. Trzeba byłoby mocno nam się wczytać również wszelkie towarzyszące drugie ulotne i pastora Lejmana, i Lauterbacha. Chyba świadomie wtedy używamy. Pamiętajmy, że to też jest moment bardzo intensywnych wędrówek nowej idei. Może tak koniec życia Lejmana, Lauterbach, czyli pietyści. Pietyści, bardzo intensywny ruch i ten motyw tego wędrowca, to wszystko, no to jest jeszcze do zbadania, chyba że tutaj już, nie wiem, Mariuszu, masz jakieś po prostu myśli, które byś chciał w tym momencie wypowiedzieć, ale ja tak też zwróciłam uwagę, że właśnie ten motyw łączy obu tych kaznodziejów, łączy też to szacunek po prostu Lauterbacha do poprzednika. Dla mnie bardzo ciekawe to pismo właśnie o dziejach żony i córki, że tak odchodzą właśnie w czasie tej okrutnej dżungli. No bo tego dziadka się zapytać. To kompletny bieg ukończony. Ten dziadek, to był też pastor, czy tak. Nie miał tą funkcję? Bo mamy też jego dziadek, w sensie nie ojciec. Dziadek, tak. Był pastorem, tak? Tak, to znaczy. Tutaj informacje są właściwie bardzo skąpe, bo obejmują tylko okres lat 1613. Z mojego punktu widzenia najciekawszym elementem jest medalion, który znajduje się w górnej części tej płyty. Medalion przedstawiający, Państwo widzicie, postać wędrowca. Dłonią, która
wydłuża się z obłoku. Jest to emblemat, który niesie ze sobą swoje treści. Chciałbym, żebyśmy też do tych emblematów powrócili jeszcze w końcowej części. Natomiast, żeby w jakiś sposób przybliżyć jeszcze samą postać, jego życie rodzinne. Wiemy o tym, że 14 kwietnia 1671 roku Jan Lemont zawarł związek małżeński z 16-letnią wówczas Anną Zuzanną z domu Bregena. Owocem tego małżeństwa było 15 potomstw, z czego 9 zmarło w niemowlęctwie i dzieciństwie. Może brzmi to jak taka suche podsumowanie kronikarskie. Do śmierci obojga rodziców przeżyło 2 synów i 4 córki. A mam tutaj jeszcze jeden biograficzny, chciałbym Państwu przedstawić. Właśnie, to jest tekst poświęcony pamięci zmarłej wdowy po Lemanie, czyli Annie Zuzannie, która zmarła 19 września 1709 roku, czyli w 8 lat po śmierci swojego męża, ale poniżej, załóżcie Państwo, pojawiają się jeszcze trzy inskrypcje. Mamy tutaj trójkę córek, czyli Anna Barbara, Maria Elżbieta i Krystyna Regina, które umierają w bardzo krótkim wstępie czasu po swojej matce. Matka 13 września, a kolejne córki 23 października, 6 listopada i 8 listopada. Także okazuje się, że z tych czterech córek, które przeżyły matkę, trzy umierają w ciągu następnych 2 miesięcy, a przyczyną jest epidemia dżumy. To, co znamy tutaj na gruncie wschodzkim, chociażby z małej kroniki zarazy autorstwa Lauterbacha. To pokazuje, proszę Państwa, jak kruche jest to, co wydaje nam się, że taka liczna rodzina, prawda, że jest takim, można powiedzieć, takim zasiewem kolejnych linii, kolejnych pokoleń. W tak bardzo krótkim okresie czasu te dzieci umierają nie tylko w niemowlęctwie, ale też umierają wkrótce po swoich rodzicach. Zobaczcie Państwo, to jest druk, który został wydany w pobliskiej szylingowej, prawdopodobnie w 1709 roku, czyli tym samym, kiedy nastąpiły zgony, w drukarni Jana Krzysztofa Wilda. Natomiast tym, kto był nakładcą, opłacił koszt tego druku, jest postać znajdująca się na samym dole, to jest Jan Fryderyk Lehmann. Kandydat teologii, czyli stopień odpowiedni dający dzisiejszemu licencjatowi. To jest kolejny dowód na to, że to czwarte pokolenie rzeczywiście wciąż kontynuowało te tradycje rodzinne sług słowa. Wrócę jeszcze do tego emblematu, który pojawił się na płycie z epitafią. To jest tak naprawdę pewne przesłanie, które jest skierowane do nas żyjących 300 lat później. Czy jest to, potrafimy odczytać kształt tego emblematu. Wiemy, że epoka baroku to jest ten okres, w którym, szczególna epoka, w którym współcześnie lubowali się w kreowaniu pewnych tajemnic. To jest taka epoka tworzenia takich szczególnych rebusów, związków słowa z obrazem, czyli podpisywania pewnych wizerunków zwanych emblematami,
takimi sentencjami, tak zwanymi lemmami. Co tak naprawdę kryje się, cofnę tutaj, żeby... Co tak naprawdę kryje się pod tym wizerunkiem? Czy potrafimy odczytać go tylko w takiej najbardziej dosłownym znaczeniu? Bo rzeczywiście ten medalion został opatrzony również właśnie łacińską lemną, czyli podpisem kursu completo, ukończywszy bieg. I potrafimy rozpoznać, że jest to początkowy fragment z listu Pawła do drugiego listu do Tymoteusza 4:7. Ten werset rozpoczyna się właśnie: bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Czy jest to tylko swoiste motto mówiące o tym, że był to bieg czy wędrówka wiary? I że ktoś, kto rozstaje się, pozostawia swoim potomnym dowód swojej wierności, czy też można to odczytać znacznie szerzej, to znaczy zobaczyć w tej postaci nie tylko kogoś, kto dokonuje wędrówki wiary, ale jest po prostu podróżnikiem przez życie. Bo pozwoliłem sobie w anonsie naszego dzisiejszego spotkania zawrzeć takie pytanie, czy Johannes Lemon był postacią właśnie nietypową? Czy jego zainteresowania językiem hebrajskim z naszego dzisiejszego punktu widzenia były czymś wyjątkowym, szczególnym? Czy tak naprawdę oddawały ducha tej epoki? Bo gdybyśmy spojrzeli, może uda się też w jakiejś rozmowie wspólnej poruszyć te kwestie, ale to było też takim moim przesłaniem na to dzisiejsze spotkanie. Czy możemy zobaczyć w postaci Lemana tak naprawdę nas sam, czy jego zainteresowania historią, odległymi krajami, ich dziejami, kulturą, językiem, czy nie jest to właśnie pragnienie zaspokojenia głodu, które jest charakterystyczne dla każdego pokolenia, dla każdej epoki? I dzisiaj może nam się wydawać, że zainteresowania językiem hebrajskim są bardzo odległe. Ale może się okazać, że ta epoka XVII wieku, gdzie grupa osób wykształconych, mających chociażby wykształcenie akademickie, znających grekę, hebrajski, łacina była po prostu standardem. Łacina była językiem nie tylko rozpraw naukowych, ale wręcz konwersacji. Czy my dzisiaj tak naprawdę nie odstajemy, lubiąc się osiągnięciami w dziedzinie edukacji, czy nie zaniechaliśmy, czy nie porzuciliśmy właśnie tego głodu poszukiwania, które przypomina właśnie wędrowca? Tak naprawdę to jest ktoś, kto podąża, mijając po drodze wiele różnych doznań, mijając różnych ludzi, spotykając wiele różnych sytuacji. Czy to nie jest również takie przesłanie właśnie, że powinniśmy być otwarci na to, co przed nami? No, bo zauważmy, że ta postać nie tylko opiera się na takiej lasce wędrowca, ale zaopatrzona jest również taką dość bogatą, jak się wydaje, czy zasobną sakwę. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że w tej torbie znajduje się wiele doświadczeń, prawda, zebranych po drodze. I chociażby to, że schowa znalazła się na trasie pielgrzymek świętego Jakuba, to jest też to jest powrót do tego, co tak naprawdę było doświadczeniem w schowie może nie 300, ale powiedzmy 500 lat. Prawda? Czyli wchodzimy na tą drogę pewnych poszukiwań, otwierania nowych przestrzeni, prawda, nowych światów. Więc nie chciałbym dłużej przedłużać. Mam nadzieję, że zaspokoiłem przynajmniej po części Państwa głód wiedzy dotyczącej postaci pastora Johanna Lemana. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, możemy jeszcze podyskutować. Także ja na razie oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja zanim podziękuję, to faktycznie chciałabym zapytać, czy
zapytać, czy jakieś pytania się już urodziły. Ja tylko podkreślę, że ta znajomość języka hebrajskiego faktycznie, no można powiedzieć, była elementarna po tej wykształceniu podstawowym, czyli w gimnazjach, tak? W gimnazjach już język hebrajski był uczony i to widzimy, bo w sztabułach, które są prezentowane na wystawie, są wpisy. Co prawda znawcą języka hebrajskiego widzą w tych odpisach błędy i mówią, że to są po prostu no właśnie odpisy tak popełnione, być może właśnie z dzieł w języku hebrajskim, Biblii w języku hebrajskim i ktoś po prostu odpisywał gdzieś pomylił, czyli nie ma tej takiej znajomości świadomego użycia języka. W dziele XVII-wiecznym Paula Klapio, również są właśnie podobnie troszeczkę jak Johanna Lejmana, cytaty w języku hebrajskim. Także ta znajomość faktycznie, no możemy powiedzieć, że była powszechna już na tej drodze wyższej po zakończeniu jakiejś szkoły miejskiej, gdzie już pewnie się pojawiał, chociażby w zrozumieniu czytania Biblii w językach oryginalnych. No i te wędrówki chyba były, chociaż dzisiaj też pewnie młodzież właśnie wędruje, szczególnie z małych ośrodków, tak, wędruje, żeby rozwijać się, czy już na etapie szkoły średniej, kiedy szukają jakiegoś swojego profilu lub nie, wyższej jakości, niż mają na miejscu. Tylko pytanie, co tym wędrówkom towarzyszy w rozwoju młodego człowieka? Mam taką świadomość, a może to też tylko z dystansu patrząc na życiorysy tych ludzi, którzy żyli wcześniej, że tam się pojawiają właśnie autorytety, wpisy w tych sztambuchach, czy kaznodziejów, czy nauczycieli napotkanych, czy osobowości żyjących w danym środowisku szkolnym czy akademickim. I to było jakby takim atrakcją, co dzisiaj dla młodych ludzi w nowych miejscach dla nich odkrywanych jest atrakcją, wartą, nie wiem, zapamiętania, skupienia się. To by trzeba też było może młodych ludzi zapytać. Jeszcze coś takiego mi się nasunęło, ale może Państwo jeszcze coś mi tutaj podpowiedzą albo coś zadadzą pytanie. Może to się przypomnieć, gdzie to było? Aha, to było. To jest tutaj z obłoków. Mamy takie. To są obłoki. No tutaj też mamy obłoki, ale tu jest więcej. I tu jest, jak w rzeczywistości, może tak zdjęcie trochę zniszcząca, jest dłoń, która właśnie podtrzymuje tą koronę chwały. Aha, właśnie może o tej interpretacji, no bo oczywiście ta dłoń wysuwająca, to oczywiście to jest to ramię Boże, dłoń Boga, no a ta korona chwała to oczywiście biblijna nagroda za to dobre życie, to dobry bieg ukończony. Powstała też interpretacja tutaj pani profesor Aleksandry Lipińskiej razem z panią Aleksandrą Beck-Korek. Interpretacja taka właśnie osobista, skierowana, że ze względu, że Lejman przywędrował do Wschowy po redukcji kościołów, zamknięciu kościołów ewangelickich na Śląsku, czyli należy do tych grupy emigrantów duchowych, którzy po prostu nie chcąc wyprzeć się swojej wiary, no widzimy, że ta kontynuacja przez pokolenia była no, bardzo silna w rodzinie Lejmanów. Przybywał tutaj, żeby właśnie w tej społeczności móc wyznawać swoją wiarę i służyć Słowem, jak pięknie tutaj nasz gość Mariusz Pawelec powiedział. Jest to interpretowane jako po prostu właśnie motyw, że ten biblijny, powiedzmy, motyw biblijnego wędrowca został dedykowany, wybrany jemu, dlatego, że był właśnie rzekomym takim wędrowcem, który musiał ojczyznę zmienić i przywędrować. Chociaż pamiętajmy, że ten motyw wędrowca pojawia się u jego następcy, którego nazywa pięknie Aaronem, czyli u pastora Lauterbacha. Mamy bardzo rozbudowaną w czterech emblematach opowieść o wędrowcu, więc ten motyw wędrowca, no to też jest głębsza znowu analiza. Trzeba byłoby mocno tam się wczytać również wszelkie towarzyszące druki ulotne i pastora Lejmana, i Lauterbacha. Chyba świadomie wtedy używamy. Pamiętajmy, że to też jest moment bardzo intensywnych wędrówek nowej idei. Może tak koniec życia Lejmana, Lauterbach, czyli pietyści. Pietyści, bardzo intensywny ruch i
wędrowca, to wszystko, no to jest jeszcze do zbadania, chyba że tutaj już, nie wiem, Mariusz, masz jakieś po prostu myśli, które byś chciał w tym momencie wypowiedzieć, ale ja tak też zwróciłam uwagę, bo właśnie ten motyw łączy obu tych kaznodziejów, łączy też to szacunek po prostu autorpana do poprzednika. Dla mnie bardzo ciekawe to pismo właśnie o dziejach żony i córki, że tak odchodzą właśnie w czasie tej okrutnej dżungli. Bo tego dziadka się zapytać. Kurto kompletno, bieg ukończony. Ten dziadek, to był też pastor, czy tak. Nie miał tą funkcję? Bo tam widzę, że jego dziadek, w sensie nie ojciec... Dziadek, tak. Tak, to znaczy... Tutaj informacje są właściwie bardzo skąpe, bo obejmują tylko okres lat 1616-1620. Ostatnia data to jest data śmierci, to jest potwierdzone. Wiadomo o tym, że to pierwsze pokolenie, przedstawiciel pierwszego pokolenia, czyli Amadeo najstarszy, był diakonem kościoła ewangelickiego i rektorem szkoły w Ziemnicach. Dopiero pod koniec życia objął funkcję pastora w wiejskiej parafii w Wigancicach, to jest niedaleko Zamkowic Śląskich. A syn i rodzeństwo, które przeżyło, dzieci, przepraszam, tak. To już wyruszyły, to nie zostały rozwiązane w sobie, tak? No właśnie, to jest ciekawa, jeszcze ciekawy wątek, bo zainteresowała mnie kwestia na przykład, czy pojawiające się we wschodzie inne postacie, o nazwisku Lehmann, mają coś wspólnego z... No właśnie. Johanem czy Janem. No, są dwie takie postacie stosunkowo dobrze znane, to znaczy jedna z nich to jest Samuel Lehmann, który był miejscowym medykiem, lekarzem, a przy okazji prowadził również w sobie aptekę. Natomiast, zresztą jeden z jego druków znajduje się na wystawie. Natomiast nic nie wskazuje, żeby coś łączyło go, tym bardziej, że Johann Lehmann był tak naprawdę właśnie przybyszem ze Śląska i do tego Śląska nie bezpośrednio graniczącego z ziemią wschowską, czyli tam nie było okolice Głogowa czy Góry Szczynawy, tylko na Mysł, troszkę bardziej na wschód. I jest jeszcze jedna postać o nazwisku Lehmann, która była związana z Mennicą wschowską. To był mianowicie była postać, która ryła wizerunki dla monet tłoczonych. Ale do końca nie wiadomo, czy to, że pojawia się w kontekście wschodu, nie jest tylko związane z funkcjonowaniem tej Mennicy i realizowaniem jego projektów, bo wiadomo o tym, że projektował on również dla Mennic w Bydgoszczy i w Poznaniu. Natomiast ten Lehmann pochodzi już z Drezna i to już wiadomo, że nie wywodzą to leczne. Nazwisko jest dość popularne na niemieckim obszarze językowym. Natomiast właśnie co do wygnańca. No. Tu jest taki drobny szczegół, który dopiero jak wczytamy się w życiorys rodziny, przedstawicieli rodziny Lehmannów, wychodzi o nim, wspomniałam. Ojciec naszego bohatera był pastorem w Namysłowie. I rzeczywiście w roku 1650 wychodzi edykt cesarski dokonujący tak zwanej redukcji kościołów. Znaczy kościoły pozostające w rękach ewangelików. A zlokalizowane na obszarze podlegającym administracji monarszej rozgórskiej, miał być po prostu zwrócony. I też mamy takie potwierdzenie, że w lutym 1654 roku właśnie pastor Johann Lehmann starszy oddał klucze komisji, która po prostu odbierała od poszczególnych świątyń klucze, przekazywała je wiernym czy administratorom kościoła katolickiego i musiał on opuścić. I wiadomo, że ten rok 1654 to jest moment, w którym jego syn, czyli Johann Lehmann młodszy, pozostaje kształci się we Wrocławiu.
Więc jest osobą w wieku lat 14 i z całą pewnością było to doświadczenie, które wywarło duży wpływ na jego późniejsze doświadczenia. Może on sam nie był takim wygnańcą, bo tak naprawdę rodzina przeniosła się z Namysłowa w okolicy Oławy, więc to nie jest jakaś daleka wędrówka. Natomiast dlatego do człowieka musiał być to rzeczywiście pewien rodzaj doświadczenia, bo kiedy po studiach wraca na Śląsk, pojawia się w środowisku Wrocławia, które też cieszy się swobodą wyznaniową, postanawia nie wiązać swojej przyszłości ze Śląskiem i udaje się do Wschowy. I tutaj musiał być rzeczywiście postacią, która została rozpoznana, bo patrząc na biografię wschowskich pastorów czy nauczycieli, wiadomo, że zatrudniano ludzi naprawdę cieszących się renomą i taką dobrą sławą, jeśli chodzi o kwestie czy wykształcenia, czy umiejętności kaznodziejskich. Więc to, że powierzono mu funkcję diakona, świadczyło o tym, że rzeczywiście był kimś rozpoznawalnym. To nie było tak, że on starał się o to, żeby gdzieś uzyskać jakąś posadę. I fakt, że, bo to jest też pewien szczegół, to, że Leon zaledwie 4 lata po objęciu funkcji diakona, po śmierci swojego poprzednika, zostaje wybrany na pierwszego pastora, czyli pastora prymariusza. To świadczy o tym, że musiał rzeczywiście cieszyć się uznaniem lokalnej społeczności, bo zwykle ten wschodzenie na te kolejne stopnie było rozciągnięte w czasie i rzadko kiedy ktoś od razu z diakona stawał się pierwszym pastorem. Także to jest też taki drobny szczegół mówiący o tym, że była to postać naprawdę wybitna. My znamy Herbergera, znamy Lauterbacha i oni są rozpoznawalni także poza Wschową. No, myślę, że byłoby dobrze, gdyby również Lehmann był taką postacią rozpoznawalną w samej Wschowie, ale też poza nią, bo zasługuje. To są rzeczywiście 3 najbardziej takie znaczące postacie. Gdzie nie tylko pana Fibonacci, ale po prostu również w historii samej Wschowy. Johann Lehmann jest właśnie odkrywany przez pana Mariusza Pawelca. Wcześniej, parę lat, tak, przede wszystkim był zwrócony uwagi w czasie konferencji i artykuł. Ja powiem, jeszcze jest jedna rzecz, która wyróżnia. Wśród płyt zgromadzonych na cmentarzu, płyta małżeństwa Lehmannów jest szerokością większa. To też jest taki trochę sygnał zawsze, że fundatorzy, osoby, które zadbały o to, wybrały kosztowniejszy kawałek kamienia, żeby po prostu upamiętnić matkę i ojca, bo domyślam się, że właśnie wśród fundatorów były dzieci. Obraz, to mogę jeszcze... Obraz to tutaj bardzo szczegółowo zajmowane, już czwarta można powiedzieć. To znaczy, no co, po wojnie zostały, jak to się mówi, zabezpieczone, proszę powiedzieć. Nie skomplikowana, ponieważ portrety pastorów, które zdobyły wnętrze kościoła Żółta Chrystusa, spłonęły w 1685 roku, zostały namalowane na nowo. Rzeczywiście, tak jak pan Mariusz powiedział, wcale nie możemy mieć pewności, że te wizerunki oddają rzeczywisty wygląd osób, które zostały na nich umieszczone. Natomiast po 1945 roku, w związku z tym, że Kościół znalazł się pod opieką Służby Bezpieczeństwa we Wschodzie, no, był odwiedzany przez różne osoby, które... zabezpieczały rządy kultury. Można było za odpowiednie środki w postaci butelek z alkoholem albo pieniędzy dojść do porozumienia z urzędnikami UB, wynieść to, co im się podobało i podziwiać potem to na ścianach własnych mieszkań. Portrety trafiły, część portretów trafiła do Warszawy. I po śmierci właściciela potomkowie zaczęli się zastanawiać, kto z nich ma do tego prawo. Jeden postanowił wynieść to za granicę i sprzedać. Został
zatrzymany przez służbę celną. Przez wiele lat toczył się proces sądowy związany z ustaleniem praw własności. W końcu rodzina oddała te portrety do parafii Świętego Krzyża, parafii Ewangelickiej w Warszawie. A po zakończeniu procesu parafia zdecydowała o przekazaniu ich nieodpłatnie do wschodu. Ale to oni sami wyszli z taką potrzebną po muzeum, czy wy, przepraszam? To znaczy to było w którym roku? 2001? Jakoś tak na początku? Kiedy sprawa się rozpoczęła, tego Państwu nie powiem, bo nie byłem jeszcze pracownikiem muzeum, natomiast na pewno toczyła się w latach 2004-2006-2007, bo mniej więcej w tym czasie te wszystkie kwestie prawne już zostały uregulowane, bo one tak naprawdę nie zostały uregulowane. Rozwiązano kwestie polubownie, przekazując pracę w ręce, widzielibyśmy prawnego spadkobiercy, czyli Kościoła Ewangelicko-Polskiego w Polsce. Ciekawa historia, naprawdę zabiłam, taka aż taka prosta. Dzisiaj można jej podziwiać w galerii, no można powiedzieć, w sposób stały, tak? Na dzień dzisiejszy stanowią fragment ekspozycji Bęgów Domini, natomiast po zakończeniu będą stanowić ekspozycję Solide Obrobia, tak? Stałą wystawę. Może kiedyś wrócą? Proszę, no, tak by należało. Należało, żeby razem z zachowanymi częściami ołtarza wróciły do kościoła, żeby tam stanął zrekonstruowany ołtarz, żeby stanęła ambona, żeby zapisały portrety duchowne, epitafia mieszczańskie. To byłoby piękne dzieło. Piękne i właściwe. Tak, tak. Właściwe, żeby właśnie mały luter wybrzmiewał coraz bardziej. Tak przypomnę, że w przyszłym roku na wydanym ekonomicznym Biblii będzie mowa o pastorze kaznodziei ze Wschowy, czyli Walerycie Herderze. Mam nadzieję, że to też jeszcze bardziej jak gdyby skoncentruje, rzuci stąd światła na Wschowę. No ale mamy postać i Lauterbacha, ale również właśnie Trójce, Arona tutaj Sowskiego Syjonu, czyli Johanna Leina. Także mamy już taką, no to już jest doskonała liczba, trzy wybitne osobowości. Natomiast pewnie byśmy więcej pokrywali, bo również Johann Timaeus jest ważną postacią w zakresie poezji Melchiora Teschnera, kompozytora mamy. Także jest naprawdę to, Wschowa trzeba powiedzieć, czy Sowski Syjon, czy kościoły w przyczynie głównej, bo tutaj musimy o tej parafii też pamiętać, miały szczęście do wielkich osobowości i możemy być dumni, mamy być dumni, tylko musimy też pokazywać. Pięknie dziękuję za to.